potrafili tworzyć bardzo dobre gry. Tak, czasy, kiedy EA jeszcze nie maczało swoich cholernych paluchów. Aż tak bardzo. Co gramy w Neverwintera? Ale możemy sobie pogadać. O kurde. O, dobra. Ja w to jak byłem małym. Neverwintera? O kurde, ja właśnie też gram. Naprawdę dobrze wspominam ten. Bardzo dobrze wspominam tą grę. To jest jeden z tych RPGów, przy którym spędziłem najwięcej czasu. Witaj. Żałuję, że nie miałam szansy. Należy ci się przedstawić podczas twojego treningu w akademii. No i nigdy nie trwałem do końca tutorialu. Bo to jest. To jest CRPG. Taki czystej definicji CRPG. To naprawdę trzeba się do tego. Nie wiem, trzeba być albo fanem gatunku, albo trzeba tak ja tolerować coś takiego. Ale ja toleruję tylko dlatego, że grałem w dzieciństwie i nie mam dziś zbyt dużego wyboru. Czekałam na ciebie. Obserwowałam twoje postępy od początku twojego treningu w akademii. Ale tak, jak mówię, no demon, obejrzyj sobie Overlorda. Zobacz, nie będziesz mógł się doczekać trzeciego sezonu. Tam jest taki koks. Główny moduł to jest taki koks. Jak sama nazwa wskazuje, że na przykład, nie wiem, ten twój kameldyner, czy nie wiem, postaci, nie wiem, z takich serii jak na przykład, nie mogę sobie przypomnieć, ale to jest największy koks, jaki w ogóle istnieje. 26 odcinku to jest dzisiaj, opierdolę. Mówię ci, może cię teraz tak bardzo hypuje na to i przez to będziesz rozczarowany, ale mi osobiście się bardzo podobało. No może nie dzisiaj się do trzeciej wyrobię. Ty jesteś naprawdę koksem popieprzonym. A tak, nie, dobra. Saitama to jest zupełnie inna, wiesz co, to jest zupełnie inna liga. To jest gościu, który potrafi jednym uderzeniem zniszczyć cały świat. Wszechświat, kurde, wszystko. Boga potrafi nie zabić. Mówię w granicach rozsądku. Tym bardziej, że jeśli, nie wiem, powiedzmy, lubisz takie klimaty, nie wiem, innego świata. Jeśli goście przenosi do innego świata, to tym bardziej się spodoba. To jest taki, powiedzmy, no troszkę lepsze Sword Art Online. Atak na akademię zgasił nikły promień nadziei, jaka została temu miasto. Potrzebuję twojej pomocy w odnalezieniu tego, co utracili. Będziesz odpowiadać tylko przede mną. Zaś ja dam ci wolną rękę w twych poczynaniach. Obiecuję, że nagroda będzie warta twojego stanu. Ale tego pirata przychuje nie z gołymi ciosem. Jakiego pirata? Fila. Musisz poznać prawdę o wyjącej śmierci. A, tego kosmicznego drania. Tego takiego pod sam koniec pierwszego sezonu. Jest to, no właśnie ten gościu nie wytrzymał jednego ciosu. On zginął od jednego ciosu, tyle że no potrafił się jakby wskrzesić. O to chodziło. Nasi zdrowiciele nie mogą pomóc dotkniętym przez wyjącą śmierć. Nawet nasza najpotężniejsza magia nie potrafi wrócić życia tym, którzy poddali się chorobie. Lecz niedawno dostaliśmy wiadomość, że Kelben Czarnoki Arunsun, słynny arcymag z Waterdeep, odkrył potencjalne lekarstwo, które można przyrządzić z esencji cztery. W Waterdeep zgromadzono w wielkiej tajemnicy cztery stworzenia. No czy nie zginął? Znaczy wskrzesił się. Zginął, czyli się wskrzesił. Kuroliszek, pożeracz intelektu. To jest taka troszkę odwrócona nekromancja. No drugie życie. I trzecie, i czwarte, i piąte. Jak zrywało na kawałki, to mógł już rzucić tym swoim okiem jednym. A to tego co nie pamiętam takich szczegółów. Rozkazałam, aby wysłano je do akademii, słynnej instytucji szkolącej poszukiwaczy przygód wszelkiej maści. Sama niegdyś tam trenowałam i wierzyłam, że instytucja. No dobra. Myślimy. Byliśmy zupełnie nieprzygotowani na ten atak. Należysz do Fentik i Dester przybyli z odsieczą. Lecz w bitewnym zamęcie stworzenia z Waterdeep rozbiegły się po ulicach Neverwinter, a wraz z nimi prysły nasze nadzieje na zdobycie lekarstwa. Twoje zadanie składa się z dwóch misji.
widzisz. Wiesz, nie zawsze przyglądam się szczegółom. Też zacząłem przedwczoraj oglądać Difters'ów, czy jak to się nazywa, Difters. Ale obejrzałem tylko pierwszy odcinek, bo dalej już mi się nie chciało oglądać. Nie to, że to jest słabe, ale nagle zachciałem, znaczy nagle zachciałem. Nagle miałem taką chętkę na oglądnięcie sobie Black Mirror, które wszyscy wychwalali. Powiem, że naprawdę fajne to jest. Więc pewnie wcześniej skończę Black Mirror, a później wrócę do jakiegoś animu. Jak ja nie lubię winogron. Ja lubię winogron. Dlaczego nie lubisz winogron? To są dobre. Jedzonka. Musimy dowiedzieć się, kto krył się za atakiem na Akademię. Wszelkie dowody, jakie zdobędziesz w tej sprawie, dostarcz Fentikowi. To jemu przydzielono zadanie zdemaskowania naszego ukrytego wroga. Czy szukasz sławy, bogactwa czy zaszczytów? Bądź proszę cię o dyskrecję w tej sprawie. Wiadomość o ataku i dziwnych stworzeniach włóczących się po mieście. Podczas wykonywania tego zadania na pewno przyda ci się ten oto. Aktywując go, możesz w dowolnym momencie przenieść się wraz z wszystkimi, którzy ci to... Gdy wraz ze swymi towarzyszami przejdziesz przez portal teleportacyjny w świątyni Tyra, zostaniecie natychmiast przeniesieni z powrotem do miejsca. Niewiele więcej mogę ci powiedzieć o tej misji. Jeśli będziesz potrzebować zapasów, porozmawiaj ze mną ponownie, a będę mogła sprzedać. Weź to złoto, by zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek na twą misję. Pamiętaj, o kurde, 100 sztuk złota, wow! Mikstur leczących. Mogą okazać się niezmiernie przydatne. Jak ja lubię... A, lubię was sobie właśnie. Ja tu nagle tak znikąd zauważyłem tam nie. Jak ja nie lubię Finokian. Kurde, dobre są, co? Możliwe, że będziesz potrzebować towarzysza na czas tej misji. W targowisku, a dobrym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań zaginionych stworzeń będzie półwysep. Do zobaczenia. No dobrze, czyli muszę znaleźć po prostu ekipę. Portal przywołania, woda. Wypowiedź płynnym, lepkim płynem promienieje z niego ogromna moc. Na brzegu tłumaczy... Taka energii prawości przemiana istotę nieśmiertelnego, która pozwoli na odzyskanie wszelkich rzeczy stracone przez... Ty już taka skrzynka. Dobra. A to jest test? Magiczny portal. O! No kurde, fajnie wiedzieć. Ale daj mi jakąś mapkę. Ale większą. Na, nie chcę mi się wchodzić, po prostu wyjdę. To już co ty za to kupisz? Waciki? No, wacików nie kupię. Dobra, centrum miasta. Witamy w Neverwinter. Błaga, może mi należy do straży miejskiej, nieprawdaż? Wstręczym przybyłem powiedzieli mi, że właśnie tutaj na pomoc. Nie wiem jednak, czy sobie ze mnie nie zakpili. Pomyślałem. Bo ale to takie straszne i sądziłem, że znajdę tu kogoś, kto mógłby mi pomóc. Dlatego proszę, bez piwku. Chodzi o półwysep, tam właśnie mieszkam. Joch, to po prostu straszne i starzeź. Ludzie uciekają w płochu, było tak życie prawdziwy, chory. No mówże! Szkoda mi czasu. Dobrze, dobrze. Już mam tu z półwyspu, tam właśnie znajduje się, a w zasadzie znajdował mój dom. Jest tam z niebym. Dobra, to ja po prostu kontynuuj. Wszystko zmieniło się jakiś czas temu. Pewnego dnia strażnicy nie wrócili z pracy do domu, bla 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 bla. No dobra, za darmo to zrobię. Dobra, tu mamy Dom Sprawiedliwości, Zamek Neverwinter, Czarny Staw, Przytułek Uchodźców, Brama Miasta, Wielkie Drzewo, Skryto Wieża, Żebesze Gniazdo, Oręż, Maska... O, jest targowisko awanturników, trzeba tam iść, żeby zekutować drużynę. O nie! All Might vs. Gon the... All Might czy Gon?
Kto? Saitama wygra. Da, szukamy najemników. Mamy tak. Czerwonego tygrysa, Gryaksa, najemnika, najemniki, najemnik, kupiec. Budyk Nobliker, jakieś szczery najemniki. Pokaż mi, ej, czołem. Pokaż mi swoje towary. Masz jakieś zbroje, które mogę nosić? W zasadzie tutnicy mogę nosić od ciebie. Wiesz co? Tak, sprzedam ci kuszę. Sprzedam ci książki, bo po cholerę mi. Łuk też ci sprzedam, bo po cholerę mi, skoro jestem magiem. Kuszę też. Było, a to było sobie zostawię. Jakieś tam takie durności, strzała. Nie chcesz więcej strzałów? To kupuj książki. No dobrze. Już koło śpienia. No dobra. Da, co my tu mamy? Hełmy mamy na pewno. I każdy hełm mogę zabrać. Tak, hełm grzywowy z kolcem. Przydatny hełm. Zbadaj. Premia do koncentracji. Znowu do koncentracji. Wszystko do koncentracji, co? U, płaszcze mogę, dobra. Pyjmy do pancerza, identyfikacja, do charyzm, o. 200... Ile? 200 sztuk złota. Skręci człowieku, wezmę tyle. Idź pan w oleje. O kurde, jakiego mam hełma. Zręczności zbroi. Co? Ja? No tak, nie stać mnie. Po 1000 to wszystko chodzi, no. No tak, super. Da, broń. Miecz, kostury. Eliksirki. No w sumie eliksiry by się przydały jakieś. Krótki miecz, kukri. Mhm. 1K8, dwa zdefinie krytyczne. 1K4. Jedenka 6 maczuga, a długie miecze, jedenka 8, o rapier, w sumie rapier pamiętam, że kiedyś używałem. Dwa rapiery sobie wezmę i będę walczył dwoma rapierami jak kiedyś, przy pierwszym podejściu, a te cholerstwo posprzedaję. Dobra. Tak, wypadałoby teraz sobie ekwipunek uporządkować, tylko nie pamiętam, czy jest to jakaś opcja. Muszę ręcznie wszystko porządkować. Bełum lozu. Tak samo tą bruszkę dam tutaj. Kamień przywołania, to on musi być gdzieś tu. A Saitama vs. Ryuk. Gon jak się wpływi to, że się nie da Kaita naprawić. I mo byłoby equal. A Saitama vs. Ryuk? Ty kurde, faktycznie. Faktycznie. Kiedy wysyłam One Punch Mana w ogóle? Oj, nie wiem, nie wiem. Prawdę mówiąc nie wiem, ale chyba w wakacje. Jak się nie mylę, to w wakacje.
ale nie jestem pewien. A nie mogę jakiejś zbroi? Jakiejkolwiek? Czy muszę, no tak, muszę kupować umiejętności. O, no, aż by się chciało jakieś cheaty kupić. A co tu mamy? Krasnolud, spoko. W sumie wakacje najlepsze serie wychodzą. Overlord na przykład, trzeci sezon. No, nie mam tyle pieniędzy. Dobra, czyli tu mamy typa, którego nie chcę mieć, ale ten. Witam. Widzę, że zaraza pustosząca Neverwinter ominęła cię. Pośród takiego ogromu bólu i cierpienia my, którzy wciągnęli. Jestem Dron Czerwony Tygrys z plemion bla 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 bla. Zjebany jak na półka, wybacz mi, ale nie wiem zbyt wiem. No dobra, dobra, dobra. Niespecjalnie mi ta ich sobie obchodzi, ale... że słucham, nie mam za myśl się w jakie działania, które mają przynieść zło. Nie sądzę, żebyś znalazł innego topownika, który mu się bla bla bla. Ile mam stopni? Dobra, patrzcie, Wolk mi towarzyszy. Mam pół Elka jako teammate'a. Czyli tylko wolę, co się Michał podnosi nazwa, tu ich nie ma. Dobra, chyba nie stać mi na dwóch tych typów. Zresztą jeden mi gościu wystarczy. Innych zdobędę w czasie gry. Dobra, dziennik. Uwaga, jeśli twój zginie specjalne zaklęć przywołania, przyniesie go swoje znaczy. Półwysep, wyjąt śmierć. Dobra, gdzie jest półwysep? W doki, półwysep, dobra, tu idziemy. No, jeśli mam być szczery, jeśli mam się tak przyznać, to zawsze grałem w Neverwinter na cheatach. Miło cię widzieć. I kto wie, pewnego dnia będę też musiał wyjść do cheatów, bo później będzie gra zbyt trudna. Jak zła jest sytuacja? No nie najlepsza, no fajnie. Dobra, idziemy na półwysep.
O kurde. Mogę chodzić sobie do... O kurde, mogę sobie chodzić do domów. Ała! Ała, gościu mnie bije, help me mije. Kurde, dobrego najemnika sobie wziąłem. Chodź, panie Walk. Ty kurde, gościu, trzymaj się mnie. Follow me. Dobra, tutaj nic nie ma. Fajnie, że poziomy są liniowe. Jak na razie. Miło cię widzieć. Miło cię widzieć. Miło cię, coś ty, mam nadzieję, że pracujesz w straży, BK1 plus... No dobra, ale najpierw cię okradnę. Co ty na to? Ale wcześniej się prześpię. Nie wyszło mi. Czekaj, otwórz zamek. Wyważ, kurde. Kiedyś tak właśnie drzwi otwierałem. Dawaj, bijemy skrzynkę. Obawiam się, że nic z tego nie będzie. Zrobię, o co prosisz. Na krew utkara! Nie! O kurde, ciężka kusza, no ładnie. Chyba gościu nie otworzymy tej skrzynki. Niszczymy krzyżkę. Dobra, chodź. Dostaw tą biedną skrzynkę. Kurde, oni są wszędzie i chcą mnie zabić. Panie strażnik, wszyscy kurde, pomóżcie mi. Da, zwłoki.
Dobra, kolego, gdzie idziemy? Tutaj idziemy w lewo. W ogóle dlaczego ja sobie chowańca nie używam? I przy okazji drugiego chowańca. A nie, chwila, przecież ja mam zwój. Ej, nie zostawiam, ja jeszcze użyć. No. I teraz można iść. Nic nie ma ciekawego, ale... No, dobrych mam teammate'ów. Wszystko za mnie odwalają. O kurde. To jest dobry czar. Okej. No nie, nie kierujcie mnie, halo koledzy. Dobre czary mam. Pozdrawiam cię. Serio, weszłaś... Weszłaś do budynku, gdzie są... Okej. No! Piknie. Załatwieni. Nie mają nic ciekawego w tej chałupie. Ojej, Juśku. Na nic przynajmniej. Smoka nie muszę przyzywać. Dobra, tutaj wszystko już pozałatwiałem. No i w tej dzielnicy. Dzielnicy. Peczuszka, co? A te pociski później będziesz przydawał chyba. Nie ma tego okradać wszystkich. No, tak, pauza.
krew Utkara! Zniszcz mnie to, Wolku! Zniszczuj krzynię! Dasz radę. Ludej, nawet smoku niszczy mi skrzyneczki. Nie. O kurde, i co to jest? O Jezu, gdzie ja jestem? Siema, Bailey. Sejwik. I tak z ciekawości zobaczę, czy coś mi zrobi, jak próbuję go okraść. Nie wyszło mi. No dobra, dobra, nie będę tego tykał. Ja tu nic ciekawego, choć jakieś dziwne te piwnice tu mają. Nie wiem, przy okazji, skoro tu jestem, sobie odpocznę. To zawsze ten jeden punkcik zdrowia więcej. Here we go. Witam cię. Jej, dostałem błogosławieństwo. Dzięki, że mi niszczycie skrzyneczki. Okej, tu mają całą tą dzielnicę główną, co? Paja. O, naszyjnik. A nie, już jeden naszyjnik mam. Z pewnością dobrze jest ujrzeć przyjazną twarz. Cóż cię sprowadza w sam środek chaosu? Nie jesteś nowym rekrutem. Thank you.
Dobra, więcej mam zadań. Dobra, tu coś jest. Chyba kupiec. Jep, kupiec. No czołem. Pokaż mi swoje towary. Oczywiście ty masz to samo co inni kupcy. Więc ci mogę posprzedawać wszystko co mam. I trzymaj kuszę. A już 200 mam sztuk złota. Dobrze znaleźć kupca, który w czasie chaosu bo pieniążki. Kwatera główna stojarzy miejskiego, to lecimy dalej. Tu jest ten kapłan cały. Wy się tam bijcie. Obawiam się, że nic z tego nie będzie. Mówi, że nic z tego nie będzie, co? No to lipa. No, podniżę te szczątki. Kim ty jesteś, mistrzu Dążąsie? Pozdrawiam cię, moje dziecię. Jak wyjdę tutaj, to pewnie będą jakieś goście. No właśnie. No to wy się tam bijcie może, albo pomogę ci. Chyba otwórzcie mi tą skrzynię. Tak, tu byłem dobra. A co powiesz o tej skrzyni? No, zniszcz mi tą skrzynię, jak możesz. Podziękował pięknie. Dobra, czyli tu już się nawracam. Debil, no debil. Może to są jakieś pojedyncze szczęki złota, no ale zawsze coś, nie? Okej, okay, tu już byłem, tu już byłem. O, skrzynia, którą przegapiłem. Ej, zniszczy mi tą skrzynię? Panie, proszę. Podziękował. No dobra, tu mamy mól. Z dłuższego no nie zrobię za dużo. Ale mogę sobie iść tak. Tutaj wiele nie zdziałam. Tutaj jest ta straż miejska. To zdziała mi zarazy. Dobra, czyli jako tako tu już opanowałem część miasta. To idę wzdłuż moje w takim razie.
Zwłoki, zwłoki, więcej zwłok. O kurde. Kościół, nie teleportuj się tak, jak możesz. A wiesz co, gościu, przywołaj mi tą istotkę. Ty się nie dajesz do ataku. Jesteś magiem, kurca fix. Ale kiedy? Hi, nie będę cię słuchał. Ale co tu, kiedy to, co jak? Halo. To dwa szyldy. Skryto wieża. Jestem troszkę zadziwiony i zdziwiony. Masz trochę drobnych? Nie mam. Umrzyj. Znaczy zresztą i tak umrzesz, ale to już inna sprawa. Wyjdź, nie tutaj. Szczątki, których nie przy... No patrzcie, a w niektórych grach, w dzisiejszych grach, takie rzeczy nawet się nie zapisują po wyjściu z miejsca. Gra z 2002 roku jest bardziej zaawansowana niż większość dzisiejszych. Jezu Maria, dlaczego zawsze to w czasie streama najwięcej osób do niej pisze? Ej, nie atakuj swojego. Biel mnie. Posmakuj mego dzikiego szału. Szczątki, co ty masz? Mądrość sowy. No gościu, umarłeś, znaczy nie jesteś taki mądry. Jakieś miksturki. Rękawica. No gościu. Mam więcej rapierów. Nie możecie odpocząć tu. Lipa. Ja mogę tam przejść na drugą stronę rzeczki, ale tego na razie nie zrobię.
Dobra, co tu mamy? To jest... Co to jest? Więzienie. A tak, w sumie była jakaś tam... misja z więzieniem. Mogę go jakoś uleczyć czy coś? No to jest kufel, który sprawdzałem. Nie! A dobra, to muszę iść na odwrót z drugiej strony. No to przejdę się w takim razie dookoła więzienia na początek. Dlaczego mojego chawańca tu nie ma? Dzięki za follow. O kurwa, Neverwinter. Ja z mojego lubimy gier daje followa. Dzięki za followa. No, Neverwinter Nights. Ach, gra mojego dzieciństwa. Znaczy w sumie jeden z wielu. W sumie jeden z wielu, czy też jeden z pierwszych RPGów, jaki grałem. Właśnie na pewno jeden z pierwszych CLPGów. W Neverwinter to już mało kto gra. W sumie mało kto o tym pamięta. Teraz jak powiesz Neverwinter, no to ludzie będą mieć w myśli tą wersję free to play, która jest tam gdzieś ukryta. W ogóle muszę gdzieś odpocząć. O, mogę i tutaj nawet. Coś pamiętam przez mgłę, jak w to grałem, ale nie wyczułem. No bo to jest takie stricte CLPG, to po prostu trzeba lubić taki do tej gry. Tak, nie wiem, trzeba po prostu lubić karcianki, żeby grać w karcianki. Poza tym myślenie Neverwinter Nights powstał z Wiedźmina jedynki. A słyszałem coś takiego. Przypadkiem nie było tak, że pierwszy Wiedźmin był na silniku, miał być na silniku Nevera dwójki, a bodajże później coś zmienili. O, na samym poziomie, jak miło. Ogarniemy szybciusieńko, czarownik, jasna sprawa. Mądrość się mogę zwiększyć, co? Dobra, inteligencję na razie. Otwieranie zamku. Muszę mieć otwieranie zamku, bo już irytuje to rozwalanie skrzydełek. Jest pewny? Wiedźmin używasz silnika... Jezu, ja nie pamiętam, którego jaki silnik używał Wiedźmin. Ale ja czy Wiedźmin nie użyło silniku Mass Effecta, bo Mass Effect wyszedł. W tym okresie. Więc to nie będę się odpowiadał na ten temat, bo sam nie wiem. Mogę co najwyżej teraz się domyślać. Dobra. Tutaj mogę jedno zaklęcie wziąć i wezmę to chyba z kryfasu. Tu nie mogę nic. Z drugiego poziomu do ciemności tych elektryczna pętla. Kładka. To może być spoko. Aż wtedy musiałbym cofnąć się. A nie, zobaczę coś, czy to jest krwawa szała, mądrość sowy. Jezus, nie pamiętam, jakie były tu rzeczy dobre. U, zbieraj śmieci. Choć w sumie nie używam buffów. O, przywołanie istoty, to biorę. Istotkami się bawię najczęściej. Tak, pseudo smog, okej. Okay. Dobra, pokaźnij mi księgę magii. Tak, tu mam bez gestów. Czuwanie istoty, zbroja maga. Bez od gestów odporność. Zostawię zbroję maga. Dobra, rozpys kwasu. Światło, bez gestu, minie. Coś mi tu nie halo. A tak, mam rozpis kryfasu. Drugi poziom. Zbroja magów.
Pyk. Przywołanie istoty. Płonące dłonie bez gestów. Przywołanie istoty. Przywołanie istoty drugiej. Miksturka mi się przyda, dobra. Oszołomienie, tak już mnie nie używam. Że tak sobie zostawię. Oglądałem materiał od Elchona chyba na 90%. A w sumie kiedyś zacząłem oglądać ten materiał od Elchona i nigdy go nie skończyłem. A w sumie chciałem i mnie ciekawiło. Okej. Szybki odpoczynek, żeby zregenerować sobie magię przede wszystkim. I w sumie nie pamiętam, jak to było. Czy jak jedną istotę przyzywa, to nie mogę drugiej istoty? W sumie zobaczę szybciusieńko. Czy mogę mieć tylko jedną istotę? Czy mogę mieć dwie naraz? Tak, mogę mieć tylko jedną istotę. Czyli robimy małą zmianę. Przywołanie istoty 2 będzie tylko. A tak to zostawię to światło, przynajmniej przywrócę to światło. Tak, też przywołanie istoty 1. I odpoczynek, żeby zregenerować wszystko. Używał tego samego silnika co Dragon Age Origins. Mazowiec na Anivialu stoi. Tego to nawet ja nie widziałem. Tak, przywołanie chowańca przede wszystkim. No dobra. Okej. Światło nie zamieniłem za przywołanie istoty, a za zbroję maga. Nie dobra, dobra. I teraz jest tak, jak być powinien. Tak. Tak, jak być powinno. Dobra. I wygląda sensownie dobrze. Lecimy dalej. Tak, potrzebuję jeszcze. Nie chcę gadać, panie Wolku. No, kosła pułapka. Później to wszystko posprzedaję. To w sumie pamiętam, że była jakaś chyba jakiś plecak plecaku tutaj. Mogliśmy jeszcze bardziej powiększyć rozmiar plecaka. Albo to było w dodatku. O kurde, ej! O kurde. Halo. Co się stanęło? Coś zastanęło się. Halo? Panie Gro? Okej. To chyba nie powinno tak wyglądać. To w sumie. Będę snajperem. Wykorzystam ten bug. Dobra. Lol. Nie no, muszę użyć tego. Dobra. I wracam się. Muszę naokoło iść, bo... Nie wiem, jak miałbym się uwolnić w inny sposób. Dobrze, że miałem tą myłnę teleportacyjną. Wolałem sama też, bo chyba exp się dzieli. A więc to ja nie pamiętam. Nie wiem tam, kto był, ale wiesz. Wie, czego można używać cheatów. Wiem. Choć w sumie, jak dobrze pamiętam, to teraz przychodzę teraz z gry, które kiedyś przechodziłem na cheatach. Bez cheatów. GTA przeszedłem bez cheatów. Gotika. Więc w sumie wypadałoby w końcu tego nie wyjmuję teraz bez cheatów przejść.
No tak. Jak się było dzieciakiem, to się w ogóle nie zwraca uwagi. Czy te psują rozgrywkę, czy nie. To po prostu była część rozgrywki. To była część rozgrywki. W sumie osób, które nie używały cheatów, uważało się za dziwne. Na przykład jak nie wiem, w szkole zapytałeś kogoś o cheaty, powiedzmy do GTA Vice City, trójki, San Andreas. I nie powiedziałeś też jednego cheatu, to już byłeś uznawany za dziwaka. Te skrzynki przypatrywałem. Jest jak wyglądam dziwnie z takimi hełmymi zbyło i maga. Dobra, czyli tutaj ugrzęzłem ostatnio. I... Chwila. Weź to. I save. Tak dla pewności sobie save. Zapisz. Tak. Dziękuję. A tu co tu mamy? Dobra, później będę tu później chodził. Na razie przejdę się dookoła. I poeksploruję wszystko do końca. Zwłoki. No wszędzie w zasadzie są zwłoki. Wycieraczka. O kurde, znalazłem klucz do domu. Ma jakiś lód? Chyba nie. Tutaj widzę, że nikogo nie ma. Więc zerknę, co w domku jest. O, ciekawe. O kurde, jakieś żuki! Faken. Lipka. Zobaczcie tego dzika, nie mogę używać szaliów. O, mogę. Szczylet plus jeden. Demet. Wypadałoby odpocząć trochę. Półwysep. Kurde, tyle tych zadań jest. Wypadałoby się nimi za chwilkę zająć. Okej, co my tu mamy? Stół alchemiczny, niebiańskie eliksir, może się coś przyda. Zrobię, o co prosisz. Wiecie, goście, że ja mogę to otworzyć, nie? Zrobione. Dobra, no. Tak też można zrobić. Po co bawić się otwieranie zamków, jak można wyważyć zamek? Dobra, i tu mamy zejście na jedno piętro niżej, czy co? Kurde, już sam nie wiem. Fuck, w ogóle gdzie ja jestem? To jakieś szachy z Harry'ego Pottera? Tak. Potrzebujesz czegoś? Nie potrzebuję nic, chcę wyjść. Tu jeszcze mam jakiś pokój jeden. Dobra, co my tu mamy? Regał. Dziennik. Udało mi się znaleźć, że to znajduje się na półwyspie. Posiadłość należy, bo... A, to jest jakieś zadanko, dobra, to zajmę się tym. Klund do więzienia, bunt więzienia, świątynia. Tyra, młody kastan będą zastąpiła
pilnuje młodego. To kij z tym towarzysz. Przecież mam towarzyszy. Dobra, na razie się tą posiadłością zajmę może. Ale wcześniej save'nę. O. Tak. Potrzebujesz. Nie chcę z tobą zgadać, zbadać ją. W boku głowy Lady tam widać sporo twój wygląda na to, że zawartość czasu jest gwałtownie usunięta. Cokolwiek tego dokonało, nie była to wyjąca śmierć. Gościu, nie właź na czerwone pola. Nie właź na czerwone pola. O tym mówiłem. Dobra, tutaj wszystko ogarnąłem. No nie wchodź na czerwone pola. No co za debil. Czego nie rozumiecie zdania? Nie wchodźcie na czerwone pola. Zrobię, o co prosisz. No to zrób to, otwórz mi skrzynkę. Ja się zajmę tym żukiem, otworzy... Zajmijcie się, o kurde, tych żuczków. Więcej niż się spodziewałem. Haha! Poznajcie siłę wielkiego maga ognia. O! O kurde, zawsze chciałem mieć odwłok wielkiego żuka. A teraz mam 3. Wow, 4. Jest 5 odwłok. Będzie 6 odwłok. God damn it. No to teraz to jestem spełniony. O kurde. No halo! Wiesz, zanim ja zdążę przygotować zajęcie, zaklęcie, to im wszystkich powie zabijacie. Nie bądźcie tacy. A to zadanko... Tak, to zadanko zostało zrobione. Mam półwysep, bunt w więzieniu. Otworzysz mi to? Zrobię, o co prosisz. No to zrób to, jakbyś mógł. A ja sobie potwierdzam tutaj. No dobra, to najpierw mi tą... ten regał otwórz. Coś tu było ciekawego? Wielko. Uderzenie dźwięku. O, tego zaklęcia to nie pamiętam. Najchętniej to bym sobie kupił zaklęcie implozji. Zresztą czarnej dziury, nie pamiętam jak się nazywało. Cholernie dobre zaklęcie. Demon, to czego się spodziewałeś? To jest celpek. Dobra, wiecie, ja to może spróbuję otworzyć w ten sposób. Krefutkara!
Zrobię, o co prosisz. Na krew Utkara! Zrobię, o co prosisz. Na... Zrobię, o co prosisz. No, przynajmniej coś tam biją. O, w końcu. Teraz mi odpuści tą skrzynkę. Dla dwóch sztuk złota. Widzę, że oj, fit było. Kiedyś oni zniszczą tą skrzynkę. Zobaczycie, kiedyś. Sztylet. Jaki to sztylet? Słaby sztylet. Co to jest? A, podwójny miecz. Czyli broń nie dla mnie. Pomimo, jakbyście to zniszczyli jeszcze dzisiaj. A tutaj nie mam już pod dźwigni, którą otworzę sobie drzwi. No bicie. Zacząłem wątpić, czy otworzycie tą skrzynkę. Zrobię, o co prosisz. Na krew Utkara! Obawiam się, że nic z tego nie będzie. Zrobię, o co prosisz. W ogóle mam jakieś narzędzia do... Zrobię, o co prosisz. Nie. Zrobię, o co prosisz. Kurde, lipa. Zrobię, o co prosisz. Na krew Utkara! Nie jestem młodszykiem, ale jestem czarodziejem. Zacząłem wątpić, czy to zniszczą. Jedną skrzynię wam się udało zniszczyć. Na, nie zniszczą tego, nie ma szans. Są za słabi na to. O, to są w więzieniu? Zamknijmy. To drzwi bijesz? O, co za typ. Nie mogę czegoś otworzyć? Zniszczymy to. O, łapka. Aha, legal. Dużo magazynu więziennego. Zrobię, o co prosisz. No to zrób to, jakbyś mógł. Tam skrzyneczkę bez problemu otworzycie, myślę. Zrobione. Teraz tą otwórzcie, jakbyście mogli. A, ta była już otwarta. Oh, fuck. Ale chwila, jestem w więzieniu? Zrobię, o co prosisz. Mogę otworzyć ten zamek może czy coś? Zrobię, o co prosisz. Ale po prostu mi... Zniszczmy te drzwi, zniszczmy kwiaty. Ozdobi ścianę mego domu. Ciekawe, czy mi się uda. W ogóle jest tu coś ważnego, coś ciekawego? Nie. Tylko tryb jakiś. Więcej zwłok, więcej zwłok, a tutaj nie ma nic ciekawego przecież. Lepiej gościu chodź za mną, a nie jakiś szał tygrysa. Tak?
Potrzebujesz czegoś? Okej, ja chciałem otworzyć drzwi. Zrobię o co prosisz. Zniszczymy to. Pa. Zrobione. Mikstujkę szybkości i syro. Jacy oni są słabi. Jany, takiego fajnego orka mam. Ja go sobie zostawię do końca gry. Już ma na hita wszystko prawie. Dammit. No, wstawaj, kurde. Dobrze mieć te chowańce. Bez nich to już bym dawno zdechł. No. Pokaż mi swoje skarby. Miałeś na pewno jakieś. Właśnie. Pierścień. Kurde, no i wziął i mi tank umarł. Co ja teraz zrobię, biedny? Okej, różka, pióro, właśnie, to są rękawice do zidentyfikowania. Mam te same rękawice, więc mi to dużo nie pomaga. Jakie ja mam fajne chowańce, no. Ciekawe, jak dużo mi damage zabierze ta pułapka. Obawiam się, że dużo. Z tego nie będzie. A jak spróbuję ją zniszczyć? No tak. Nie mamy zwyczajnie pułapek. Ale mapkę mi włącz, jak możesz. Zwłoki, jakieś typku. O kurde, dużo typków. Moje przywońce są cholernie potężne, więc... Bez jaj. Jeszcze dzik i smogy na hita wszystkich biorą. Po co mi orgi, jak mam... O nie, zabił mi chowańca jednego. Tylko smoka mnie zabił. Ała. Zad ich chowańcu, błagam. No nie, zaatakowałem swojego. Jezu, ja wszystko muszę sam robić.
kurde, nie powiem, ale fajnie byłoby odpocząć. Nie mam żadnych zaklęć sensownych. Nie ukrywam, jest lipa. Mogę? Mogę już? Cholera. O kurde, jakiś pies. Fuck! Jak to bije. A nie, nawet nie... Nie będę się z tym pieskiem bawił. Fajnie byłoby odpocząć. Nie wiem, będę tu bezpieczny. Na tyle. Dobra, mogę. Super. Teraz easy peasy ich wszystkich zabiję. Wypoczęty. Będzie no problemo. To jest mi faktu, że ich tam troszkę jest. Jest ich tak troszkę dużo. Ale dobra, to zaklęcie jest super. Boom! Kurde. Miałeś coś ciekawego, chociaż ty? No, tu ktoś miał. Civic. Podejście drugie do piesełka. Okej. A piesełek nie pilnował nic ciekawego. Nawet nic po sobie ciekawego nie zostawił. Bieda piesek. Bieda piesek. Okej. O. Jakie to zaklęcie jest dobre, rany. Będę musiał skończyć filmany w różnym formule na YouTube. Ewentualnie może zmniejszyć poziom trudności. Dobra, Civic. Tak, schody w dół, różne drzwi. Nie mogę, powiem to się nie przyszło do przejścia. No, chyba, że tak. Cie, was tu przecież wcześniej nie było. Ja zresztą. Pokus, pokus, szary mały. I bum! I to tu jest super magiem, co? Ej, gość, ej, tu coś mnie goni.
Damy. A mój smok co? Nie, mój kurde dzik. Dobry dzik. Dobra, byłem tu, ale nie byłem właśnie w tych komnatach bocznych. Otwórzcie jak możecie. Albo poczekaj, jak pokonać tego zbossa. A cóż, no, sam sobie wybierałeś taki poziom trudności. Sam na siebie to sprowadziłeś. Pa, ja, pa, pa, pa. Dacie adres, co zniszczyć, czy mam wam pomóc jakoś? Nie wiem. Miedziany pierścień, jak fajnie. No, w sumie przy okazji zerknę. Ale wcześniej odpoczynek. Sejwik. Dobra, i szybko przepatrzymy, co te zwłoki mają tutaj. O nie, to jest kolejne biurko, które trzeba przepatrzyć. Książkę miał. Czy jakiś dziennik? O, coś o Waterdeep. Tutaj nie ma nikogo, ale tu są jedne zwłoki. Dobra, czyli tam sprawdziłem wszystko. Tutaj nie wszystko. Pewnie jacyś wrogowie. Albo i pułapka. Trzeba się wycofać znowu. I jest. Czyli jednak w tamtym pomieszczeniu ktoś będzie. Szybki sejwik. Czwarty poziom mam jak na razie, więc kiepska. Ucznia czerwonego smoka będę mógł sobie zrobić dopiero na poziomie 8. Załatwić tego typa. A tak, zapomniałem, że tam jeszcze jedno biurko nie sprawdziłem. Ale wszystko w swoim czasie. Ja raczej tego przeżyć nie mógł. Wiesz, chyba nie zniszczysz tej... tego... Spróbuj zniszczyć tą skrzynię, dasz radę? Nie, nie dasz radę. Taki beznadziejny smok. Ja tutaj byłam w ogóle? Tworzysz komodę?
Czyli też nie zniszczysz. Nie, to nie. Dobra, i jestem, mówicie... Tak, to było główne wejście do więzienia. Plus obon w więzieniu, świątynia tyra. No, to muszę się dać po prostu tym więzieniem. Tak czy owak. Pochodzę sobie po tych celach. I pójdę na niższe piętra, najbliżej. A ci skąd się tu wzięli? Szybko, magia. Fuck. Uciekaj. Avada Kedavra. Ja tu jestem na Harry Potter. Udało się. Jakoś. Choć nie. Kurde, zaklęcia mi się wyczerpały. To jest jakiś błystwiarznik. Nie bij się, błagam. Miło cię widzieć. Zmywaj się, gościu. No i teoretycznie już wszystko załatwiłem na tym piętrze. Mogę sobie odpocząć chwilkę. W ogóle dlaczego nie mam chowańca drugiego przywołanego? Dziękuję. I safe. No ładnie. Dobrze.
Nie atakujcie tych drzwi, na miłość moją. Okej. No i mnie zaciukali. Ale szybko pogadajmy z nim. Sejwik. Nie no, ale demon, jak dla mnie to jest ciekawa, bardzo ciekawa. Wciągająca. Że jestem troszkę słaby. Przydałoby mi się trochę więcej siły. W jakich momentach... Aż chce się cheatować. O kurde. Siema Aleksander, siema, siema. Co tam? Sejwik. Mam nadzieję, że mnie ta pułapka nie zabije. To tylko spowalniająca. O kurde! Chyba źle, że spowalniająca. O nie, 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 o nie. Jakiś dziwny ten szal. Przeżyłem. No tak, oczywiście, że jest zamknięte. Zniszczysz mi tą skrzyneczkę, smoczku? Czy jest za ciężka? A, zniszczam. Kiedyś to zmienią. W ogóle jest 21:37. Nie no, Neverwinter Nights jest naprawdę świetne do biania, ale widzę, że no do streamowania niespecjalnie. Ale to jest to, żeby biać, żeby sobie pogadać z innymi. Bo się nie trzeba jakoś skupiać specjalnie na grze. Demon, ty sobie iść tam może obejrzeć tego Overlorda, bo to jest naprawdę bardzo dobre. Nie będziesz żałował. Papa, 5 godzin później. O,
O kurde, ile złota. Ale wcześniej... A jeszcze będzie streamował. Jeszcze chwilę, dosłownie chwilę będę miał. No to leci oglądać. Dobra, ja ogarnę jeszcze ten jeden poziom, na którym jestem do końca i ode mnie to będzie tyle na dzisiaj. Jest sporo cel, widzę. Łapka na drzwiach. O kurde, pies, pies. I to bojowy. O Jezu, takie wielkie wolki są. Takie śpizdusie. Pokonałeś tego bossa, widzisz? A ty chciałeś już się poddać. Ty chciałeś się poddawać, no. Dźwignia, co? Od zamykania drzwi. Mogę się tu... O, mogę odpocząć, dobra. Aha. To ja się boję, jak mocny będzie ostatni. Panie, to nie są Dark Soulsy. Na spokojnie da żadę. Lecimy dalej. Widzę, że wszystko będzie się sprowadzało do tej środkowej sali. Jezu, przydałaby się już moc smoka. No. Szczątki jeszcze. To? Tak, to jest to. To jest dokładnie to. Rip? Jeszcze nie rip, Dezon. Ja jeszcze żyję. I am alive. Ale mogę odpocząć, a mi się skończyła magia. Skończyła mi się magia. Porządna magia. I ustało mi jakieś pierdu. Nie mogę sobie chowańca też przywołać.
No nie idź tam, nie idź tam. Zrób Avada Kedavra i tyle. To ja. Ja to jeszcze dam, ja to jeszcze przeżyję. Okej, okay. I ja mam czaju. O fuck, on mi zabił chowańca. Uciekaj. Damn it! Ale chyba nie tak daleko. Gdzie ja jestem? Pokaż się na łapce. Dobra, nie jest tak źle. Ale przede wszystkim muszę sobie chowańca przywołać. Bo z jednym to tak rybka troszkę. No czaruj, hokus pokus. No. Okej, to jakoś to idzie. Mogę odpocząć? No oczywiście, że nie mogę. Okej, tu z tego co pamiętam będzie pies obrony, tak? Albo i nie. Tak człowiek musi powolnie je minąć. Wcześniej nie będę się walczył z nimi. Tak. Coś tu, ktoś tu jest. Coś się będę bawił. O kurde, piesek. O fucking. Uff. Logo bez Mephis. Nie no, ja tu mam normalnie grę, to coś źle przechwytuje. Jest to jest... O kurde! Poczekajcie, za chwilę to skończę i tak więc. A że nie chce się naprawiać, to już jest problem mały. Dobra, i tak nie zniszczą mi tej skrzyni, więc save'ik. I tyle widzieli. I... Okej. Okay.